Tutaj dodam, że to nie my. Big, ja zapamiętałem. Tak, to jest bardzo ważny element. Bo to jeden z takich naszych celów. Bardzo fajnie było, gdyby udało nam się tutaj w ramach projektu Cambridge Python wykluć jakiś projekt, który byłby nie tylko w Polsce. Nie mamy na świecie nie ma jakichś wielkich serwisów, które wyklułyby się w Polsce. Mhm. To by nas bardzo ucieszyło. Ale chciałem powiedzieć, że te pomysły nie oceniamy my. To nie ja. Tomek, jak już mówił, też jest już teraz członkiem Cambridge Python. To nie my je oceniamy i to przecież ja jestem także studentem i moje doświadczenie biznesowe być może albo i na pewno nie jest wielkie. Tak, to są... Ale mamy partnerów. Zachęciłem słuchaczy do tego, żeby nam wysyłali, bo możemy sobie tutaj we trzech podyskutować, a co trzy głowy, to nie jedna. Zresztą sami zachęcacie do tego, żeby raczej w zespołach produkować te pomysły niż samemu, tak? Bo to wiadomo, że zawsze kilka uwag, pomysłów zgromadzonych z kilku głów może zabrzmieć ciekawiej niż taki pomysł indywidualny. No więc właśnie, my tu możemy podyskutować, ale chodzi o to, że za nami też stoją poważni ludzie, którzy potrafią to ocenić z punktu widzenia biznesu, a nie z punktu widzenia studenta. Dlatego ja nie staram się zniechęcać naszych słuchaczy do żadnego z pomysłów. Tym bardziej, że być może one kogoś zainteresują już tam dalej, wśród tych głów biznesu, które jakby orientują się w tej przestrzeni znacznie lepiej. To jeszcze jeden mail, dobra? Obecnie jestem na czwartym roku architektury krajobrazu i od dawna marzę o firmie zajmującej się projektowaniem zieleni. Z uwagi na dużą konkurencję na rynku doszłam do wniosku, że taka firma powinna zajmować się nie tylko podstawowymi zagadnieniami architektury krajobrazu właśnie. Obserwując znajomych, zauważyłam, że coraz więcej czasu pochłania praca, więc ogród powinien stać się jak najbardziej samodzielny w utrzymaniu. Potencjalnych klientów przyciągnęłaby kompleksowa obsługa, która w jak najmniejszym stopniu angażowałaby klientów w realizację projektów, wprowadzanie najnowszych technologii obsługujących ogrody, nadzór firmy nad pielęgnacją obiektu. Od inwestora oczekiwałabym zarówno inwestycji finansowych, jak i pomocy w prowadzeniu firmy oraz zdobywaniu nowych technologii. Czy mój pomysł ma jakieś szanse na przebicie, Magda? Było IT, a więc mi się już podoba. Proste. Proste, jest skalowalne. Jest jakiś think big, bo faktycznie to można więcej tych ogrodów obsłużyć niż jedno. Mhm. Też jest, nie wiem, czy ona tam opisała mniej więcej, do kogo, komu chciałaby te ogrody robić. Tym, którzy nie mają czasu. Tym, którzy nie mają czasu, a więc jest klient docelowy. Nie no, to jest naprawdę, ten pomysł nie jest dziwny wśród tych pomysłów, które my otrzymujemy. To jest jak najbardziej dobry pomysł, jest właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy, nie musi być to stricte IT. A taki najdziwniejszy pomysł, jaki otrzymaliście? Jesteście w stanie przytoczyć? Chyba nie w stanie, ale nie możemy. Nie właśnie, nie możemy o tym mówić. Istnieje jakaś tutaj klauzula poufności. Tak. Okej. No to najbardziej trafiony też zapytać nie mogę w takim razie. No dobrze, słuchajcie. Tomka. Słucham jeszcze raz? Najbardziej trafiony jest Tomka. Najbardziej trafiony, bo wygrał, tak? Oczywiście. A powiedzcie mi, ilu w takim razie, ile firma, znaczy ile osób, które zgłoszą swój projekt, ma szansę na to, żeby zostać skontaktowanym z tym inwestorem? Tak, ja może po prostu liczby podam z naszej zeszłej edycji, bo na razie to raczej jeszcze nie mamy. Tak? Okay. W zeszłym roku zgłosiło się do nas 54 pomysły, z czego do drugiego etapu, na wakacje, przeszło 17 pomysłów. Przepraszam, 14. Z tego połowa, dokładnie 7, w wakacje stwierdziła, że nie chce tego, że nie ma czasu, bo to nie jest też tak, że ludzie stwierdzają, że na przykład nasi doradcy, nasi partnerzy mówią im głupoty, tylko na przykład dociera do nich, że otwierać największy sklep internetowy w Polsce samemu i na drugim roku studiów, kiedy się trzeba studiować, nie ma szans realizacji i że firma naprawdę pochłania dużo czasu. Szansa jest, tylko trzeba zrezygnować ze studiów. Tak, trzeba się zdecydować. Kwestia wyboru. No i wiele ludzi podejmuje taki wybór. Do finału trafiło 7 firm. I zwycięzcą może zostać każdy. Tu nie ma tak, że mamy 3 główne nagrody. Zwycięzcą zostaje ten, którego projekt zostaje realizowany. Ale to znaczy, że spośród tych 7 tylko jeden? Nie. 5 projektów spośród tych 7 usiadło z inwestorami przy jednym stole. Rozumiem. A jak to się dalej potoczyło, to już zależy oczywiście od jakby tych negocjacji, tak? Które tam trwały. Tak, Tomek jest przykładem, że to negocjować, tak jak mówiliśmy, można bardzo długo i dopóki się nie znajdzie tego punktu pośrodku, lepiej 2 tygodnie dłużej porozmawiać, niż później mieć jakieś problemy, bo inwestor to, tak jak mówię, nie tylko pieniądze, ale to także i partner i ktoś, kto
realizuje z nami wspólny cel. Okej, okay, to wam wyjaśnię tą kwestię z tymi ratownikami WOBR, bo dostałem tutaj sprostowanie. Sprawa wygląda tak, że urzędowo plaże ochraniane są przez ratowników WOBR zatrudnianych przez gminę. Gmina często robi kicha, jadąc po kosztach, oszczędzając na sprzęcie i w płatach. Wchodząc w przetarg, miasto płaci mi, bym znalazł ratowników i ich zatrudnił. Obowiązek by mieli uprawnienia... musieliby mieć uprawnienia WOPR oczywiście ci ratownicy. Mhm. Efekt, ratownicy słabo opłacani, zmotywowani, w tej chwili oczywiście, a sprzęt zdezelowany i odstraszający. Wiem, sam jestem ratownikiem po praktyce w Stanach Zjednoczonych i Australii, a także i w Polsce. Powodując, że będzie to wyglądać estetyczniej, zachęcam sponsorów. Jeden za reklamę daje paliwo do sprzętu, inny daje uniformy ze swoim logą, innych za reklamę w wieży płaci mi dodatkowo i tak dalej, i tak dalej. A plaża będzie oczywiście ogólnodostępna. To taki był pomysł mniej więcej. A podobne pomysły są realizowane za granicą, bo to akurat pan Jan, który do nas napisał, zweryfikował. No to bomba, jeśli po pierwsze za granicą się udaje, a po drugie udowodni, że wygra te przetargi, no fajny pomysł, mi się podoba. Moim zdaniem naprawdę w lato jakby to wyszły reklamy na ratownikach, na pięknych męskich torsach, to albo na żeńskich też torsach, to byłoby równie miło. Tutaj było miło, jakby w tym zgłoszeniu to się pojawiło tak naprawdę, bo chyba się nie pojawiły żadne konkrety, no tam ktoś nie musi napisać tam 30, 120 tysięcy na to, tyle na to i na to, tylko ile ale jakiś zarys i tak naprawdę, bo tutaj nie jest powiedziane, czego pan Jan, tak? Oczekuję i czy on by chciał, żeby ktoś przeszkolił ratowników, czy żeby ktoś zapłacił za to szkolenie, czy zapłacił za te kłady jeżdżące po plaży. A powiedzcie mi, czy pomysł innowacyjny to taki, który rzeczywiście jest jakiś tam unikalny, czy generalnie powinniśmy bazować na pomysłach, które już gdzieś tam zostały stworzone i ewentualnie delikatnie je zmodyfikować, bo gdzieś tam słyszałem, rozmawiając między innymi z panem, który zajmuje się inkubatorami przedsiębiorczości, to wiem, że w pewien sposób konkurencja pewna dla waszej działalności, natomiast słyszałem, że sprawa wygląda tak, że wcale nie musimy szukać jakiejś totalnej niszy i totalnie pomysłu, który nigdy wcześniej nie zaistniał. Powinniśmy raczej próbować szukać swojej szansy w projektach i pomysłach już sprawdzonych w pewnym sensie, ewentualnie lekko zmodyfikowanych. To wszystko zależy od tego, czego szukamy i jakiego biznesu, bo tutaj tak jak mówiliśmy, staramy się realizować projekty nowych technologii wysokiego ryzyka. Tutaj inwestorzy naprawdę liczą się z tym, że co dziesiąty wypali. Więc być może nie musi to być sprawdzony pomysł gdzieś na zachodzie, ale może być to nowy i innowacyjny pomysł. I dla nas innowacyjny to nie jest właśnie wprowadzenie nowej lampki, tylko na przykład spojrzenie na już istniejące rozwiązanie od nowej strony. Zrobienie tego w inny sposób i być może lepszy. Okej, to podsumujmy tę sytuację. www.cambridgepython.pl. Tam szukacie informacji i wszelkich szczegółów dotyczących konkursu związanego z tym właśnie projektem, a konkurs zatytułowany jest Wierz, wymyśl, wygraj. Swoje projekty zgłaszacie tam w specjalnym dziale, który brzmi konkurs po prostu i tam zdaje się jest też formularz, który należy wypełnić. Tak, należy się zalogować i wypełnić formularz. Okej, co dalej? Macie czas do? Na zgłoszenia do 1 czerwca. Do 1 czerwca. Potem na wynik konkursu czekamy do? No, wynik konkursu to... Znaczy wynik pierwszy na sam koniec, pierwszego etapu, tak, żeby już wiedzieć, czy na przykład zostaliśmy zakwalifikowani do tego wakacyjnego etapu do szlifowywania naszych pomysłów. To w pierwszej edycji to było do końca czerwca. Okej, okay. Czyli możemy się spodziewać, że w tym roku będzie podobnie, tak? Na pewno jest napisane na stronie internetowej, przepraszam, nie pamiętam. Okej, okay. Ja już zamknąłem tę stronę internetową, chociaż korzystałem z niej przez cały ten program, a myślę, że ci, którzy mają pomysły i chcieliby je zrealizować, również powinni i tam zajrzeć. Tym bardziej, że pomysły z pewnością wśród studentów są, natomiast nie ma koncepcji na to, jak je zrealizować, a w tym właśnie konkurs Wierz, wymyśl, wygraj może wam pomóc. Moimi gośćmi byli, uwaga, Przemysław Świtalski, czyli członek projektu Cambridge Python. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. I Tomasz Lechowicz, czyli finalista ubiegłoroczny Cambridge Python, współwłaściciel firmy Inkpress. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo, chłopaki. My spotkamy się jutro punktualnie o godzinie 22:00. W weekend powiedzieć, co chcesz.
Tematem naszej dyskusji będzie...